Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w listopadowym odcinku informacyjnym. Otóż sam nie mogę uwierzyć, że ta tabela teraz, tabela, ten, jak by to nazwać, to coś, zawiera aż tyle tytułów, że do tego doszło. No dobrze, ale powiedzmy, że mam za trzy godziny... E Pociąg na Pomorze, i ja muszę się troszkę pośpieszyć w sensie. Muszę e, sobie jeszcze obiec zrobić i posprzątać, więc zrobimy to szybko. Od lewego dolnego rogu zaczynamy. Listopad 2012 roku. Otóż anno 1404 Wenecja i anno 2070. E, już to obiecuję od X miesięcy, i, ale tym razem faktycznie już się zabiorę w listopadzie. Uwierzcie mi to. Ja wreszcie mam solidne postawy w cały październik. E, zajmowałem się ogólnie sprawami typu logistyka, e, zaopatrzenie, płynność finansowa itd. Tak dalej, tak dalej. I już wreszcie mam jakiś e, dobry, solidny grunt e, do nagrywania. Więc, odnośnie Anon 1404 Wenecji, jeden odcinek udało mi się już dać. To był taki lekko strollowany. Dobrze, to też e, pasuje do tego odcinka. To jest określenie. Otóż, ale przynajmniej znalazłem sposób, żeby nagrywać z Anno 1404 Wenecję przynajmniej, więc yy, dwa odcinki i już projekt będzie zamknięty. Chociaż trzy odcinki już się, już te trzy odcinki już obiecują od dawna, ale w tym miesiącu, jak Boga kocham, a w sumie, ja jestem Deiso w sumie. Hmm. Yy, yy. To mówię Wam, w tym miesiącu skończymy Anno 1404 w Wenecji. Później idziemy z kampanią w Anno 1000, 2070. Po Anno 2070 to nie wiem, ile ta kampania będzie miała, chyba 12 misji lub 16. Nie wiem, to się zobaczy w sumie. Co następne? League of Legends to już jest taka sprawa, że ja tylko czekam aż. Um... Aż się zacznie nowy sezon, sezon trzeci. I o co chodzi? Chodzi po prostu o to, że tym razem będzie nie solo, tylko będę miał już partnera. Partnera lub dwojga partnerów, co będziemy grać wspólnie, jako duo, albo jako trio. Ale to się wszystko jeszcze zobaczy. Będziemy improwizować po prostu. To się jeszcze zobaczy. Yy, ono się Minecraft. Minecraft to, jak już mówiłem, będzie to projekt typu Let's Show, czyli jeden odcinek na miesiąc, który podsumuje, co przez ostatni miesiąc robiłem w, yy, w sieci Minecraft. Yy, ten odcinek dzisiaj się pojawi, 1 listopada i niech zaczniemy już taką yy, ustną regułę, że niepisaną regułę, że yy, ten Let's Show będzie się pojawiać pierwszego dnia miesiąca pierwszym no, stycznia może być kłopotliwy, ale od tego jest właśnie opcja zaplanowana premiera od danego odcinka na YouTube. E, następny projekt to jest The Elder Scrolls 5 Skyrim. Otóż ten projekt to wiadomo, to jest RPG, to, jest długo, to będzie się długo ciągnąć. Być może przez dwa miesiące podejrzewam, ale to się jeszcze wszystko zobaczy. E, dwa miesiące, trzy miesiące, cholera wie po prostu. E, jesteśmy już w po, pobliżu setnego odcinka. już, e, s, e, Więc jeszcze jest sporo questów do zrobienia, i zrobimy je. Więc Skyrim, jeden odcinek codziennie. A właśnie jeden odcinek codziennie będzie Sky codziennie będzie po jednym odcinku Skyrim. Unosie Anno 1404 Wenecji i Anno 2070 to będzie tak bardziej losowy, nie będzie, że stricte jeden odcinek dziennie, tylko może jeden odcinek na dwa lub trzy dni i to jakoś tak będzie chodziło. Kolejny projekt. Tym razem zaczniemy od gór, od środkowego rzędu. Góra Dishonored, Dishonored to gra, e, którą już nagrałem do 26 odcinka. Fabuła zrobiła się dosyć ciekawa w, ty w tym odcinku, właśnie. E, kompletny obrót spraw politycznych, nazwijmy to tak. I co mnie bardzo cieszyło w sumie, patrząc na polską politykę. I właśnie tą awanturę w, z wczorajszą Rzeczpospolitą, w którym niby try, e, Trytol? trytol e, Nie wiem. Tryt, trynom? Nie wiem, jak się to nazywa. Eee, składnik materiałów wybuchowych, niby, ale to okazało się, że to jest tylko podpucha. Eee, no, to tak. No, powiedzmy, że mnie bardzo cieszyło ten akurat moment w grze. Dishonored, ja nie wiem, ile będziemy w listopadzie z tą grą mieli do czynienia. Podejrzewam, że. Jesteśmy przy 26 odcinku. Podejrzewam, że już nie będzie aż tak długo ono trwało. Podejrzewam, że to trwaliśmy chyba do dwóch, trzeci. Do, y, chyba już połowę minęliśmy rozgrywki. Podejrzewam, że dwie trzecie rozgrywki mamy za sobą, więc podejrzewałem, że chyba do 40 odcinku jakoś będzie cała, y, 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 cały projekt trwał. Y, pardon, jeśli... Przepraszam, jeśli nieraz nie ja tak zrobię lub tym podobne dobrze, kolejny projekt Of Orcs and Men to jest już taka troszkę dłuższa historia grę miałem zamówioną jako pre-order na sklepie w Allegro e, cena była dosyć ciekawa 80 zł za nowkę to nie było żadne konto Steam to, był w, to była pudełkowa wersja no dobrze zamówiłem, zrobiłem ten ochyny błąd że zrobiłem przedpłatę e, i o co chodziło no cóż, w ciągu dwóch tygodni od premiery gry usłyszałem około 8, 9 lub siedmiu usprawiedliwień. faceta ze sklepu, że niby to był sklep. Dlaczego gra jeszcze nie została wysłana lub nie dotarła do mnie? Krótko mówiąc, ja już miałem tego dosyć, bo już dwa tygodnie minęło. I akurat się jakoś to zbiegło tak, bo ja mam taki nawyk, że jeśli patrzę na jeśli mam coś zamówione preorder, to też patrzę wtedy na warezy, czy jakieś już coś wyszło, że mógłbym już sobie tak w przód ściągnąć akurat No, dwa trzy dni zaoszczędza się, uwierzcie mi, to jak się kręci zagrajmy w, w, w Slash Let's Play, to ma takie małe znaczenie to. O co chodzi? E, chodzi po prostu o to, że dwa tygodnie czekam, czekam, czekam. Koniec końców ja już straciłem cierpliwość, dzwonię i wtedy e, z, e, zaproponowałem e, trzy możliwości. Uno. Że facet mi zwraca kasę, całe 80 plus przesyłkę, i nasze drogi się rozchodzą. Druga, zamówienie zostanie podtrzymane, ale ja chcę za to 20 złotych obniżki, w sumie 25% ceny. I Tres, czyli 3, idę, składam prawny pozew, to był właściwie blef, bo ja jestem tylko na pierwszym roku, pierwszy miesiąc i ja nie mam kompletnego pojęcia jak się to robi, czy to do e, prawnika się idzie, do adwokata, czy do e, Urzędu Ochrony Praw Konsumenta, czy tak, tak się to zazwieje, nie wiem. E, krótko mówiąc, ja e, zblefowałem. E, facet koniec końców e, przelał mi kasę z powrotem, jeszcze tego samego dnia, więc e, zamówienie na nowo wycertowałem i akurat się tak zbiegło, że otrzymałem grę w tym samym momencie, co wyszło e, spolszczenie napisów do Of Orks and Men bo gdyby się pojawiłoby faktycznie już wcześniej to bym no, robił właściwie z pirata. No miałem pre-ordera pre w sumie więc nie chciało mi się zbytnio czekać z powodu winy wydawcy na to ehm. Eee, więc, 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 więc. Eee, priorder miałem, No. Eee, of Men, ale przez ostatnie dni powiedzmy miałem mm, przez ostatnie dni października miałem sporo rzeczy do roboty o nosie logiki prawniczej. Eee, prawa rzymskiego, bo miałem kolokwium oraz miałem sprawo czekać, co miałem tam do zrobienia. Miał ohydną tabelkę do wypełnienia, bo facet sprawdza zadanie domowe akurat. Uwierzcie, na studiach też niektórzy wykładowcy, ćwiczeniowcy, doktorzy, profesorzy sprawdzają prace domowe, uwierzcie. Niektórzy nawet oceniają, więc. Byłem zajęty przez ostatnie dni. Chciałem dzisiaj nagrać, wcześniej z rana, ale no niestety muszę jeszcze dokończyć porządki, więc of Oxen men dopiero się pojawi w śro pierwszą środę. E, pierwszą środę? Nie. W piątek drug... Nie. Nie w piątek 2. listopada, tylko e, w piątek 9.? Nie wiem. E, nie, w środę 7. listopada się pojawi pierwszy odcinek of Oxen men z racji tej, że przez ten weekend będę przez wszystkich świętych będę u swojej rodziny na Pomorzu i dopiero wracam piątego. Wtedy piątego nagrywam Skyrim, szóstego Dishonored i siódmego wtedy nagram Of Oxen Men. Wtedy zamiast 7 odcinków, bo tak no, to jest tak ułożone, to wtedy nagram 9, żeby w środę i czwartek podpiąć. Pod bo, bo ja robię to w ten sposób, że siódmego nagrywam, ale em, Pierwszy odcinek z tej sesji pojawia się dopiero 9, bo robię to tak, że 7 odcinków nagrywam i wtedy mam zapas, że 7 w dniu nagrania mam jeszcze odcinek, e, zapas siedzi, 8 też mam jeszcze zapas, czyli po prostu, żeby nie spieszyć się z konwersją i tak dalej. E, czyli 9 listopada się pojawi pierwszy odcinek Oxen Men. Mm. I co dalej? Następne rzeczy to są już e, czysto premierówki. Hmm. Zobaczę na swój kalendarz. Otóż najpierw zaczynamy z Hitman rozgrze Rozgrzeszenie. Angielski tytuł Hitman Absolution. Czy jak? Absolution? Nie wiem. E, premiery ma polską na 20 listopada. I ja nie jestem pewien, czy ja otrzymam grę w, w dniu premiery. To się jeszcze zobaczy. Jeszcze nawet nie mam zamówionego preordera Zacznijmy od tego. Ja jeszcze czekam na oferty last minute, które by e, naprawdę by, byłyby dosyć ciekawe, bo nie raz są właśnie takie oferty. E, i kolejny projekt jest to Far Cry 3. 29 ma premierę, czyli w ostatnich dniach listopada by się dopiero to pojawiło. Akurat do tej ono się tej gry ja mam preorder już zamówiony. I osobna rubryczka dla mojego faworyta w tym miesiącu, który się pojawi 23 listopada: Assassin's Creed 3. Teraz, teraz machnęłem ręką jak Freddie Mercury, podczas koncertu chyba w Londynie, wywiać się z tą rączką do góry. Ehm. Gra już miała swoją premierę konsolową, ale ja jestem PC towcem i nie mam. I nawet gdybym miał konsolę, to nie mam sprzętu do nagrywania, bo trzeba mieć osobny sprzęt do nagrywania wtedy z, ko z konsoli, bo wtedy obraz się zrzuca z monitora, a nie z przesyłanych danych z komputera. No i. No, Assassin's Creed 3, co mam więcej do powiedzenia? W dniu premier mam pre-order z gram.pl zamówiony i trzeba tylko czekać na 23. Więc gra się pojawi wtedy, chyba, że znajdę jakiś, pojawi się polski warys akurat, polski, polska wspieracona wersja, to wtedy oczywiście sobie to ściągnę i zacznę szybciej, bo no wiecie, nie, nie jestem zbyt niecierpliwy co do tej serii. Ale czekać trzy godziny w Bydgoszczy na dworcu z powodu spóźnienia, spowodowanego przez samobójcy, to jest też o czymś świadczy o człowieku. Więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o listopad. Sporo projektów do zrobienia. Podejrzewam, że trzy projekty na pewno sk skończą się w tym miesiącu. Of Oxen to się zobaczy, jak to długie będzie. A co do reszty, to się zobaczy. W swoim czasie, więc ewentualnie będę dawać Ci wiadomości na Facebooku, bo modu, e, chociaż nie, poprawili teraz w nowym wyglądzie e, modu e, subskrypcji. Więc e, to byłoby na tyle ode mnie, więc na razie.